W świecie Naruto możemy zobaczyć masę potyczek pomiędzy jakimiś osobnikami, a także pomiędzy krajami, ale bardziej mnie interesuje ta intymniejsza forma rywalizacji, która rozgrywa się najczęściej pomiędzy dwójką męskich postaci. Postaram się dzisiaj przedstawić najciekawsze spory, które wniosły coś dobrego, a nawet inspirującego, co można by przenieść na nasz świat realny. Zaczniemy sobie od najbardziej oczywistej rywalizacji, czyli tej Naruto i Sasuke. Rozgrywa się ona w sumie od początku żyć obydwóch panów, gdzie to główny bohater był miernotą niezdolną do zrobienia czegokolwiek członkowi Uchiha. Z kolei ten drugi był uznawany za wyjątkowe dziecko, utalentowane, do tego w młodzieńczych latach jakkolwiek był trenowany przez ojca czy brata, gdzie Naruto nie miał takiej okazji. To jednak stopniowo się zaczęło zmieniać dzięki temu, że Naruto był bardzo zmotywowany, by prześcignąć Sasuke, a więc trenował ile sił. Nawet jeśli pominiemy aspekty uniwersum w postaci magicznych oczu, stworów żyjących w ludziach, a także genów, które mają kolosalne znaczenie, to możemy tutaj zobaczyć dość prostą zależność. Osoby niewykwalifikowane w danej dziedzinie mają dużo większy potencjał wzrostowy niż te, które posiadają już jakąś wiedzę czy umiejętności. Dla przykładu, jeśli zamienilibyśmy siłę Sasuke na cyferki, załóżmy niech to będzie 2000, a Naruto miał ją na poziomie 500, to Blondasowi przy odpowiednim kierunku powinno być łatwiej osiągnąć siłę 2000 niż Sasuke 2500. Pomimo, że Uchiha w takim wypadku ciągle by wygrywał, to jednak ta różnica jest dużo mniejsza. Takim przykładem z życia realnego może być praca. Przychodząc do nowego miejsca, najczęściej są tam osoby, które mają już duże doświadczenie i, upraszczając, wiedzą wszystko. Tymczasem ty wiesz niewiele. Jednakże korzystając z ich pomocy możecie znacznie szybciej nabyć te same umiejętności, aniżeli oni byliby w stanie nauczyć się robić te rzeczy jeszcze lepiej. Nie jest to oczywiście reguła, bo ktoś może przyjść do pracy z nastawieniem, że wszystko się samo zrobi i jakoś to będzie, a ten doświadczony pomimo wszystko będzie się starał dalej ulepszać, a więc w takim systemie nigdy go nie dogonicie. Kolejną rywalizacją godną uwagi jest Takakashiego i Gaja. Pomimo, że służyła głównie jako gag, to patrząc na nią dokładniej i szerzej, możemy odnaleźć tam chociaż jedną lekcję. Rywalizacja może być pozytywna i moim zdaniem lepiej ją mieć niż jej nie posiadać. Dzieje się tak dlatego, że mając kogo gonić, ma się też motywację, żeby być lepszym, bo sami zobaczcie. Mając świadomość, że dwójka Joninów jest bardzo mocna, nie znaczy to, że nie mogą się dalej poprawiać w tym, co robią. Jest to na pewno cięższe w dalszych etapach, ale jeśli taki Kakashi czy Gai nie mieliby siebie za rywali, mogliby po prostu być bardziej leniwi, a tak pomimo, że to głównie żarciki, to efekty przychodziły, bo ani jeden, ani drugi nie chciał przegrać, pomimo że Kakashi wprost tego nie przyznawał. W ten oto sposób, zamiast po osiągnięciu jakiegoś poziomu osiąść na laurach, mogli chociażby podtrzymywać kondycję, by ciągle być w stanie walczyć pomimo bycia coraz starszym. Porównując to do prawdziwości, taki motywator może działać w zasadzie wszędzie. Można ze znajomymi narzucać sobie absurdalne wyzwania, które będą zabawą, a przy okazji będą was ulepszać. Następnymi rywalami, których biorę na tapet, jest Madara i Hashirama. W tej relacji można zaobserwować zmiany takich pojedynków, ponieważ tutaj było kilka przewrotów. Początkowo chłopcy byli przyjacielskimi rywalami, ale niejako sytuacja zmusiła ich do walki pomiędzy sobą, przez co po prostu byli wrogami przez długi czas. Jednakże później ponownie połączyli siły, by jakiś czas później stać się wrogami na śmierć i życie. W Naruto jest jeszcze aspekt wskrzeszenia i tam również Uchiha i Senju mogli się zetrzeć, gdzie zachowywali się właśnie bardziej niż rywale, aniżeli wrogowie. Pomimo, że sytuacja nie była wcale ciekawa i w grze było bezpieczeństwo całej planety. Na wojnie Madara wręcz wyczekiwał kogoś o podobnej sile do Hashiramy, aby mieć jakieś wyzwanie i moim zdaniem było czuć szacunek do siły drugiej osoby, bo zarówno Hashirama wiedział o potędze Madary, jak i Uchiha niejednokrotnie chwalił członka Senju za wybitne zdolności w każdej dziedzinie.
Piękne w tej rywalizacji jest to, że pomimo bardzo odmiennych motywacji, obydwaj potrafili ze sobą w jakimś stopniu prowadzić dialog, tak długo aż to nie zagrażało życiu ich bliskim. Zdecydowanie widzę scenariusz, w którym gdyby nie chęć zemsty Madary, to chłopaki by się spotykali z tyłu za garażami, chociaż tutaj bardziej przed swoimi statuami, aby odbywać cotygodniową klepankę i rozstawaliby się bez większych bolączek, że wygrał ten czy ten. To pokazuje nam, że takie relacje mogą przybrać różny wymiar i pomijając to, jakie kto miał cele, czy były one słuszne czy nie, chodziło tutaj z perspektywy Madary, by po prostu walczyć z kimś na swoim poziomie, by móc ciągle się rozwijać. W realnym życiu można to porównać do zawodów, które nie muszą sięgać topki świata, a mogą zaczynać się lokalnie, idąc dalej, aż do światowego poziomu. W końcu, nieważne na jakim etapie jesteś, istnieje prawie 100% szansa, że jest ktoś, kto siedzi ci na ogonie, albo ty dążysz do tego, by dogonić tego, kto jest przed tobą. Jeśli to jest w dodatku zdrowa rywalizacja pełna szacunku, to nawet lepiej. Dosyć słodzenia trzeba pokazać też negatywne efekty niepoprawnej rywalizacji i tutaj przykładem może być Ino i Sakura. W przypadku tych dwóch pań to trochę jakby zabrać im marchewkę, którą można gonić i nałożyć klapki na oczy. Tak naprawdę spełniały kryteria poprzedników, czyli miały cel, prześcignąć tę drugą, nawet jeśli miałaby to być niewielka przewaga i mam wrażenie, że początkowo tak właśnie było. Przerabiając przykład Naruto, Sasuke i Cyferek, to u Ino i Sakury te liczby zmieniały się z 50 na 51, z 51 na 52 i tak dalej. Niezbyt często i niezbyt wysoko. To wciąż jakiś progres i okej, jednakże nie jest to jedyny problem, jako że widać tutaj było zdecydowanie efekt Dunninga-Krugera, gdzie obydwie dziewczyny miały poczucie być jakimś naprawdę świetnym, inteligentnym, bardzo mocarnym, a tak naprawdę nie potrafiły prawie nic. Włącznie z tym, by prawidłowo ocenić swój poziom umiejętności względem innych. Na przestrzeni lat to się zmieniło i Sakura zdecydowanie przewyższyła Ino, ale nawet wtedy różowowłosa przejawiała ten błąd poznawczy, atakując znacznie mocniejszego Madarę, czy uznając, że dorównała Naruto i Sasuke. Przykładów z życia realnego można tutaj wymieniać na pęczki, jednakże moim kontrowersyjnym zdaniem najlepszym tego przykładem jest typowy Polaczek, który tylko narzeka. Non-stop jest dla niego problemem to, że ktoś ma więcej, a przecież to on jest najlepszy, wie wszystko najlepiej i w sumie to potrafi zrobić cokolwiek mu się każe, ale milionów to on nie ma, bo pierwszy milion to trzeba ukraść, hehe, nie? Oczywiście, że ja też narzekam, oczywiście, że też miałem podobne podejście w przeszłości, ale to nie tak, że nie da się nic zmienić. W przypadku Ino i Sakury one bardzo wolno, ale jakkolwiek szły do przodu. Tymczasem mam wrażenie, że często i gęsto ludzie stoją w miejscu, tylko się użalają, a nazajutrz znowu trzeba popłakać w kącie, że mi to zawsze wiatr w oczy. No tak, zawsze to jest wina czyjaś, tylko nie moja. Rywalizacja Jirai i Orochimaru była jednostronna i bliźniaczo podobna do tej Naruto i Sasuke, jednak znajdziemy tutaj kilka różnic. Po pierwsze, Orochimaru nigdy nie traktował Jirai jako rywala. Po drugie, Jiraiya zrozumiał toksyczność tej relacji i z niej zrezygnował. O ile możemy stwierdzić, że miał on dobre intencje sprowadzenia swojego kompana do wioski i przekonania go do zawrócenia z drogi ciemności, to widział też kompletny bezsens tej sytuacji. Orochimaru w sumie się spełniał w tym, co robił. Jiraiya nie był w stanie go przekonać do swoich racji, a dodatkowo przez to angażował się w to tak bardzo, że tracił swój czas, swoje życie, niezbyt przy tym się realizując. Te sytuacje bliźniaczo mi się kojarzą z małżeństwami, gdzie jedna osoba ma problemy z alkoholem czy narkotykami, a druga chce jej pomóc, gdy tymczasem ta pierwsza zupełnie się tym nie przyjmuje. W pewnym momencie warto by było rozważyć zerwanie takiej więzi, bo hej, na jednej osobie, miejscu pracy, życie się nie kończy. Choć małżeństwo nie powinno być rywalizacją, to nie wiem, czy nazwałbym też tak do końca to, co się działo pomiędzy Jiraiyą a Orochimaru. Niektórym ludziom po prostu nie warto pomagać, a niektórzy tej pomocy nie chcą. Następną nieciekawą rywalizacją była ta Danzo i Hiruzena, chociaż tutaj chyba ponownie jest ona bardzo jednostronna.
Danzo był przez całe życie w cieniu Hiruzena i w zasadzie również tak skończył. Z jednej strony musiał się jakkolwiek rozwijać, żeby być tuż za nim, czego niestety nie zobaczyliśmy zbytnio, bo o ile pokazał kilka fajnych rzeczy w walce z Sasuke, to również zachowywał się tam jak kompletny bezmózg. Z drugiej strony nie wiem, czy życie w cieniu kogoś innego może być satysfakcjonujące. Okej, niektórzy takie coś mają już z góry przypisane, na przykład brat Pudziana całe życie żyje w cieniu Mariusza, bo jest on kurde gigantyczny, to rzuca duży cień. I choć to oczywiście żarty, to takiemu osobnikowi jest dużo trudniej wyjść z czegoś takiego, ale w przypadku Danzo tak nie było. Chyba nikt poza nim samym nie porównywał go z Hiruzenem. Mógł po prostu robić swoje, a nie dostosowywać swoje życie pod to, by uprzykrzyć je Sarutobiemu. Jest to chyba problem demokracji, gdzie jeden drugiego musi błotem obrzucić, musi być wieczny kryzys, zamiast dbać o swoich podopiecznych. I właśnie do polityka porównałbym Danzo. I ostatnią rywalizacją, którą opiszę, jest rywalizacja Kabuto z samym sobą. O ile sposób poprowadzenia jego backstory mi się nie podobał, tak muszę przyznać, że ulepszanie samego siebie konsekwentnie, nieważne w jakim aspekcie, to coś, co staram się robić z różnymi skutkami. Kabuto od zawsze był niezły, ale pomimo tego, że był przez większość czasu pod czyimiś skrzydłami, to starał się być lepszym w tym, co robi, a jednocześnie czerpał wiedzę od mądrzejszych od siebie, przykładowo od Orochimaru. Jest to cecha nie tak powszechna, jakby mogło się wydawać. Do tego wszystkiego Kabuto stał się niebezpiecznie silny, przerastając swojego mistrza. Naprawdę więc warto się porównywać czasem do samego siebie sprzed roku, miesięcy czy tygodni. Daje to też poczucie wiecznego rozwoju, bo ja mógłbym na każdym etapie swojego dorosłego życia powiedzieć, że gardzę sobą sprzed roku, choć nic bym nie zmieniał, jako że bez tamtej osoby i tamtych decyzji nie byłoby aktualnego mnie. Słowami zakończenia chciałbym wyjaśnić, że nie podejmowałem dziś tematu takiego, czy to, co dana osoba robiła, było złe, czy też dobre, ale próbowałem zaznaczyć to, że nieważne jakich wyborów dokonamy, to jeśli rywalizujemy o coś, to najczęściej wiąże się to z jakimś rozwojem. Nie musi tak oczywiście być za każdym razem i tak na przykład możemy źle sobie dobrać rywala, nawet jeśli będzie on jednostronny, i porównywać się do jego znakomitych wyników, a do naszych słabych, przez co nie progresujemy, a wręcz załamujemy się za każdym razem. To najczęściej wynika z braku analizy tego, dlaczego dana osoba jest tyle przed tobą. Może zaczęła wcześniej, może coś robi lepiej, może ma lepsze predyspozycje, może nie jest to podwórko dla ciebie. Pamiętajcie też o tym, że takich rywali często możecie wybierać też sami i warto mieć przy sobie ludzi, którzy również chcą iść do przodu. Nie jest kłamstwem, że obracając się w środowisku pracowitych ludzi, jest duża szansa, że sami będziecie pracowici. Z drugiej strony pozbywałbym się relacji opartych na złośliwej zazdrości, bo często bywa tak, że osoby z waszego otoczenia chcą być z wami na równi albo chcą być lepsi, ale nie poprzez prześcignięcie was w danej dziedzinie, a poprzez ściągnięcie was do swojego poziomu. To jest po prostu toksyczne i nierozwojowe.